Henry Cutner. Ci wspaniali mutanci. Część trzecia. Ex machina. Joe, zobacz, to bardzo dziwne. Czujesz jak tantal. Nalewam, podnoszę szklankę do ust i nic. Pusta. Ktoś ci wypija piwo. Kto? Mały zielony człowieczek. Małe brunatne zwierzątko. I co z nim? Ono istnieje w rzeczywistości, czy to tylko urojenie? A co to rzeczywistość? Jeszcze nie rozwiązałem tego problemu w sposób, który by mnie zadowolił. Ciebie zadowolił. Budzę się, a ty mi opowiadasz bzdury o jakichś małych, brunatnych zwierzątkach. Jeszcze cytujesz filozoficzne formuły. To bardzo małe stworzonko porusza się ogromnie szybko. Tak szybko, że wcale go nie widać. To jak ty je zobaczyłeś? Ja go nie widziałem, ja je sensuję. A gdzie ono teraz jest? Przed chwilą wyszło, ale to drugie stoi w kącie. O Boże, jakie? Jakie drugie? Takie, szare, duże, zupełnie nieruchome. Patrzy na nas niebieskimi oczami i ani drgnie. O fakt, stoi. Ale przecież takie coś nie może istnieć. Nie. Ja chyba zwariowałem. Nie, wszystko w porządku. Joe, wczoraj wieczorem coś się tu musiało dziać. Jasne, ale mnie wyłączyłeś, jak tylko wszedł ten paskudny człowiek z wielkimi uszami. Ej, jaki człowiek? Ten paskudny. I nie chciałeś poczęstować dziadka whisky, więc się obraził. Ach, racja! Dziadek! A gdzie on jest? Skąd mogę wiedzieć? Byłem wyłączony. Może wrócił do Maine. Cały czas się odgrażał. Sprawdź na tym swoim sprzęcie audiowizualnym. Na co się patrzysz? Włącz ekran. O, jest dziadek. No to posłuchajmy, co tu się wczoraj działo. Nie skrzyp, Joe! Bzdura! Kiedy byłem młody, zabijało się niedźwiedzie gołymi rękami. Żaden z tych nowoczesnych, zwariowanych pomysłów. Dziadku, uspokój się, nie jesteś aż taki stary. A poza tym jesteś łgarz. Przypomniało mi się, jak kiedyś byłem w lesie i wyszedł na mnie niedźwiedź. I nie miałem żadnej broni. I wiecie co zrobiłem? Wsadziłem mu rękę do paszczy. Twój kieliszek jest pusty, nalej sobie. Gorąco mi pana polecano. Mam nadzieję, że mi pan pomoże. Mój partner i ja znaleźliśmy się w kropce. A ma pan partnera? Kto to taki? Zresztą, kim pan właściwie jest? Panie Gallagher, nic nie rozumiem. Omawialiśmy... A wiem, przepraszam. Bywam okropnie roztrzepany. Jestem beznadziejny, dopóki... No, nie mam bodźca. Wtedy staję się geniuszem. Z pewnością mógłbym panu pomóc, ale niestety zapomniałem, na czym polega pański problem. Najlepiej niech pan zacznie od początku. Kim pan jest i czy pan mi... dał już jakieś pieniądze. Jestem Jonas Harding. Mam, owszem, przy sobie 50 tysięcy kredytów, ale nie doszliśmy jeszcze do porozumienia. Dawaj pan forsy, to zaraz dojdziemy. Zaraz, najpierw porozmawiajmy. Bardzo gorąco mi pana rekomendowano, ale być może trafiłem akurat na jeden z tych dni, kiedy pan jest nieczynny. Bynajmniej dawaj pan. No dawaj pan. Pan przecież nawet nie pamięta, kim jestem, ani o co mi chodzi. Poddaję się. Przechodzimy do interesów. Położę się tylko na kanapie i może pan mówić. Słucham. Jestem współwłaścicielem firmy Nadnercza z ograniczoną odpowiedzialnością. Prowadzimy serwis. Coś mi się majaczy, że budujecie maleńkie, prefabrykowane domy na nerkach. No ale wiem oczywiście, że
Może się mylić. Musi pan. Zajmujemy się pobudzeniem pracy nadnerczy. Dziś człowiek żyje spokojnie, bezpiecznie. A coś takiego. Dzięki różnym udogodnieniom i urządzeniom zabezpieczającym postępowi medycyny i ogólnej strukturze życia społecznego. Przed wiekami, kiedy mieszkaliśmy w jaskiniach i zdarzyło się na przykład, że tygrys wychynął z dżungli, nasze nadnercza przechodziły do natychmiastowej akcji, dostarczając organizmowi adrenaliny. Następował wybuch aktywności, czy to w kierunku walki, czy wręcz przeciwnie, ucieczki. I taki właśnie okresowy dopływ adrenaliny regulował pracę całego organizmu. Człowiek z natury jest stworzeniem agresywnym. Lecz przez warunki, w jakich żyję, zatracał powoli ten instynkt. My zaś ożywiamy go, pobudzając sztucznie nadnercza. Może drinka? Atrakcja. Oto w czym rzecz. Oferujemy przygodę. Bezpieczną, ale i podniecającą dla zblazowanych współczesnych mężczyzn i kobiet. Nadnercza z ograniczoną odpowiedzialnością zapewniają super przygodę. Musiał pan widzieć nasze reklamy. Masz chandrę? Jesteś zmęczony? Jedź na polowanie. Wrócisz innym człowiekiem. Świat będzie należał do ciebie. Na polowanie? Oczywiście. Ekscytujące polowanie na tygrysy w Meksyku. W Meksyku nie ma żadnych tygrysów. Byłem tam. Nie rozumiem, na czym miałaby polegać moja pomoc. Nie mogę dostarczyć panu przecież tygrysu. Widzi pan, niebezpieczeństwo należy ograniczyć do minimum. Musi jednak istnieć złudzenie niebezpieczeństwa, gdyż inaczej nasz klient nie odczuje dreszczyku przygody. Próbowaliśmy tresować zwierzęta, żeby się dosłownie w ostatniej chwili cofały, ale szkoda słów, nie odnieśliśmy zbyt dużych sukcesów. Kłopot polega na tym, że schodzimy do roli klubu strzeleckiego. A w strzelaniu do rzutków element zagrożenia osobistego nie istnieje. Niech pan jedzie do Maine. Tam są jeszcze prawdziwe niedźwiedzie. Zaczynam rozumieć. Ale zastanawiam się, jaka jest w gruncie rzeczy definicja niebezpieczeństwa. Niebezpieczeństwo jest wtedy, jak coś cię chce dorwać. To, co nieznane. Obce też jest niebezpieczne z tej prostej przyczyny, że tego nie rozumiemy. Ryk w ciemności bardziej bywa przerażający niż sam tygrys w świetle dnia. Zgadzam się, ale ryzyko nie może być zbyt duże. No więc o co chodzi? No zastanawiam się. Może jakieś nieme zwierzę? Ale sam nie wiem, co by to mogło być. Z innych planet. Z innych strumieni czasu, innych wszechświatów. Kiedyś, podłączywszy się do przyszłości marsjańskiej, spotkałem zupełnie nieznane, zabawne zwierzątka. Ale one nie nadawałyby się. Coś mi jednak zaczyna świtać. Ukryte czynniki zawarte w ludzkim umyśle. Moje ukryte czynniki zaczynają się budzić do życia. Zaraz, chwileczkę. A do diabła! Nic z tego. Już myślałem, że mam pomysł. Panie Harding, zrobię to panu na jutro. Wiele o panu słyszałem, panie Gerenga. Pan nie potrafi pracować inaczej jak pod presją. Musi pan mieć nóż na gardle. Inaczej nie zrobi pan nic. Proponuję 50 tysięcy kredytu i godzinę czasu. Jeżeli przez ten czas nie rozwiąże pan problemu, nasza umowa będzie nieważna. Pan żartuje! Co to jest godzina? Powiedziałem! Nic się pana nie stało? Nic. To światło, poraziło mi oczy. No, tylko sobie łyknę troszeczkę, będzie dobrze. Zaczynam rozumieć... O co panu chodzi, ale za dużo gadam, zaraz. Do diabła. Musiałem chyba oszaleć, żeby w takim momencie wyłączyć nagrywanie. Właśnie. I na tym koniec interesującego pokazu
Zadałem sobie trud, żeby zbudować to urządzenie, które by za mnie pamiętało, a potem zasłaniam je lub wyłączam w momencie, kiedy zaczyna się coś ciekawego dziać. Świat jest poznawalny. Ciekawa koncepcja. Ale Grecy wpadli na to już dawno. Cicho, ty paskudny człowieku. Idź otworzyć drzwi. Drzwi? Przecież nikt nie dzwoni. Ale zaraz zadzwoni. O, proszę. Proszę wejść. Dzień dobry. O co chodzi? Jestem zajęty. Bez ustanku ściga mnie małe, brunatne zwierzątko, które wypija mi cały alkohol, a jeśli się nie napije i nie wyleczę kaca, umrę! Niech więc pan szybko mówi, o co chodzi. Chyba nie jestem panu nic winien, co? To zależy. Nazywam się Murdoch Mackenzie. Nie budzi pan we mnie zaufania. Gdzie jest mój partner i 50 tysięcy kredytów, który miał przy sobie? Czy ma pan na myśli Jonasa Hardinga? To ten paskudny z wielkimi uszami. Ależ on był ohydny. To by się zgadzało. Pańska brzęcząca maszyna użyła czasu przeszłego. Czy pan przypadkiem nie zamordował mojego wspólnika i nie pozbył się ciała? Ciekawe, skąd to panu przyszło do głowy? Czyżbym miał na czole znak Kaina? Pan musi być chyba szalony. Mówiąc między nami, nie byłaby to zbyt wielka strata, ale 50 tysięcy to coś znaczy. Ostatecznie machnąłbym jednak ręką nawet na te 50 tysięcy, lecz pod warunkiem, że przedstawiłby pan legalny dowód śmierci Jonasa. Tak, abym mógł podjąć ubezpieczenie. Logika. Cudowna logika. To zdumiewające, jak taka logika może pochodzić od takiego nieprzezroczystego potwora. Wyglądałbym znacznie gorzej, gdybym był tak przeźroczysty jak ty. Założę się, że pan sam zabił Hardinga, a teraz usiłuje mnie pan w to wrobić. Skąd pan wie, że on nie żyje? Jonas był człowiekiem solidnym. Nie zdarzyło się, żeby się nie stawił na spotkanie. Wczoraj wieczorem był poumawiany z ludźmi i nie przyszedł. Dziś rano też nie. Więc pozostaje jedno. Wszedł do pana i już stąd nie wyszedł. Niezależnie od tego, co pan sądzi, on stąd wyszedł. A jeżeli ja zdołam udowodnić, że pan go zabił, będzie pan wtedy w nielichych opałach. Czy nie lepiej więc przyznać się, powiedzieć, co pan zrobił z ciałem i mieć z tego przynajmniej pieniądze? Może byśmy się tak napili? To dobra whisky. Ten trik? Jak pan to zrobił, że szklanka jest pusta? Zresztą nie prosiłem o whisky. No więc jak pan to zrobił? Jestem czarownikiem. Sprzedałem duszę diabłu. Za 2 centy mogę zrobić tak, że i pan zniknie. Nie boję się, a co do czarów, nie jestem wcale taki sceptyczny, od kiedy zobaczyłem tego przycupniętego w kącie potwora. To patrzy... Co? Chce pan powiedzieć, że i pan to widzi? No widzę więcej, niż się panu wydaje. A tego trudno nie zauważyć. Zupełnie bezkształtny przedmiot, który patrzy 2 kawałkami niebieskiej emali. Zimno się robi. No to jak? Dogadamy się, czy mam zawiadomić policję? A odczep się pan! W porządku? Załatwię to po swojemu! Joe! Co to jest? Skąd się to tutaj wzięło? Nie mam zielonego pojęcia. Tylko twoja podświadomość może wiedzieć, jakie miałeś wczoraj zamiary. Może wie również dziadek i Jonas Harding, ale ich tu nie ma. Róż więc sam głową. Świat jest poznawalny. Dlaczego mi jasno nie powiesz, zamiast pleść te bzdury? Dzisiaj jest logiczną konsekwencją wczoraj. Naturalnie, że rozwiązałeś problem, który postawiły przed tobą nadnercza z ograniczoną odpowiedzialnością. Hardingowi chodziło o jakieś nowe zwierzę. No i? Mam 2. Tego małego, niewidzialnego alkoholika, który podobno jest brunatny,
I to błękitnookie stworzenie przycupnięte w kącie pokoju na podłodze. Mam, ale skąd je wziąłem? Z innego wymiaru? A bo ja wiem? Może zbudowałem machinę, która należy do innego świata i może dziadek i Harding są teraz właśnie w tamtym świecie. Coś w rodzaju wymiany jeńców. Ale przecież to nie są właściwe zwierzęta. Jakiż tu element niebezpieczeństwa. Są odmienne i denerwujące, to prawda, no ale... Dopływ adrenaliny do krwioobiegu reguluje cały organizm. Daj spokój, to się nie da ruszyć. Ani drgnie. Nie mogę go ani podnieść, ani przesunąć. Przyssawki ma, czy co? To sprytne ze strony żółwia. Żółwia? A, coś w rodzaju pancernika, tak? Masz rację, rzeczywiście. No bo jak zabić, albo nawet złapać coś takiego? Pokrywa zewnętrzna twarda, stworzenie nieruchome. Takie zwierzę nie musi walczyć, ani uciekać. Idealna zwierzyna dla zniewieściałego intelektualisty, któremu potrzebny jest dreszczyk. O, no, 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 rusz się, no. No i co z tą adrenaliną? Zamknij się. To tylko siedzi i gapi się na mnie. Ohyda. Zarówno złość, jak i strach pobudzają nadnercza. Myślę, że przez nieustanny, bierny opór można doprowadzić do furii każdą istotę ludzką. To prawda. Ale co z tym brunatnym zwierzątkiem? Wcale nie jestem na nie zły. Spróbuj się napić. No fakt. Jestem wściekły na tego małego złodziejaszka. Za szybko się rusza. Jest tak samo nieuchwytny, jak tamto niedostępne. Czy mógłbym je unieruchomić przez upicie? Problem polega na przemianie materii. Za szybko spala, żeby się tak upić. Możliwe, ale musi potrzebować sporo jedzenia. A zaglądałeś do kuchni? Niemożliwe! Tam nic nie ma, wszystko wyżarte! No i co? Gdzie jest ciało? Już wezwałem policję, zaraz tu będę. Nie, pan się uspokoi. Zdaje się, że rozwiązałem wasz problem. To jest idealna zwierzyna do polowania. To? To! Jak szybko to biega? A, nie musi wcale biegać. Jest nie do ruszenia. Każdy się na nie wścieknie. Nie, to nie jest właściwa podnieta. Zarówno strach, jak i złość produkują nadmiar energii, którą trzeba jakoś zużyć. A ze zwierzyną całkowicie bierną jest to niemożliwe. Może spowodować tylko nerwice. My zaś usiłujemy zwalczać nerwice, a nie przyczyniać się do ich powstawania. No, jest jeszcze małe, brunatne zwierzątko. Tak szybkie, że nie można go złapać. To bzdura, jak polować na coś, co jest niewidzialne. No, no. Są różne wzmacniacze węchu, ultrafiolet. To dobry test na pomysłowość. Nasi klienci nie są pomysłowi. Nie zależy im na tym. Owszem, muszę przyznać, że w tych zwierzątkach coś jest. No. Ale musiałby pan jeszcze opracować metodę polowania na nie. Na pewno znajdę jakiś sposób. Świat jest poznawalny. Panie Galger, informuję, że jest pan nam winien 350 kredytów. Pański czek jest bez pokrycia. Możliwe. Pan jest ze Zjednoczonych Laboratoriów Nowe Życie. A co to takiego? Sprzęt biologiczny, medyczny i laboratoria. Aha. A co ja u was zamówiłem? Mamy potwierdzenie odbioru 600 funtów witaplazmy pierwszego stopnia. Ciekawe, 600 funtów sztucznej protoplazmy. Niebywałe. A co ja mogłem z tym zrobić? To już pańska sprawa. Do widzenia, panie Galger. Widzę.
Proszę pamiętać o czeku. Nie widzę. Myśl, co z tym zrobiłeś. Używa się tego w chirurgii plastycznej i do wyrobu endoprotez. Sztuczne członki, takie tym podobne. Ta witaplazma to sztucznie wyhodowana tkanka. Czyżbym jej użył do wyrobu jakichś zwierząt? To biologicznie niemożliwe. Przecież nie mogłem uformować witaplazmy w małe, brudne zwierzątko i do tego jeszcze niewidzialne. A co z mózgiem i systemem nerwowym? Joe, gdzie się mogła podziać ta witaplazma? Usiądź i zastanów się. Na tym właśnie polega różnica między nami. Ty nie masz instynktu samozachowawczego. Ty potrafiłbyś siedzieć spokojnie i rozmyślać, podczas kiedy w palcach twoich nóg zachodziłaby reakcja łańcuchowa, ale ja nie. Cały czas mam przed oczami więzienie, do którego mnie wsadzą, jak nie znajdzie się ten paskudny facet. No i dziadek, jego też nie ma. Muszę się napić. Gdybym tylko mógł wejść w orbitę, to już moja piekielna podświadomość resztę by za mnie załatwiła. Czy jest tu gdzieś pod ręką to małe, brunatne zwierzątko? Nie ma. No to może uda mi się ukradkiem chlapnąć. No nie, no nie. No nikt przecież nie potrafi poruszać się aż tak szybko, no. Przyspieszona przemiana materii musiało wyczuć alkohol. A może ma jakieś dodatkowe zmysły? Nawet ja ledwo je sensuję. A gdybym pomieszał naftę z whisky, to może wreszcie wtedy ten mały zapijaczony potwór dałby spokój. No, ale tego i ja bym nie wypił. No dobra, do roboty. Spróbujemy tych odczynników. Najpierw zacznę od tego nieruchomego stwora. Coś na to musi zadziałać. Świat jest poznawalny. Zamknij się! Ciekaw jestem, czym to się odżywia. Ani otworu gębowego, ani nosa. Chyba w drodze osmozy. Ale nieważne, jest dla mnie absolutnie oczywiste, że rozwiązałeś problem, jaki postawiły przed tobą nadnercza z ograniczoną odpowiedzialnością. Słuchaj, Joe, jeśli znasz odpowiedź na moje pytanie, to dlaczego mi nie powiesz? Zademonstruj mi swoją wspaniałą logikę. Przekonaj mnie bez uciekania się do eksperymentu, tylko za pomocą czystego rozumowania. A dlaczego miałbym chcieć cię przekonać? Wystarczy mi, że ja jestem przekonany. A poza tym jestem tak piękny i doskonały, że nie wyobrażam sobie nic lepszego niż podziwianie siebie. Narcyz. Stanowisz połączenie narcyza z niczańskim Supermanem. Po co ja cię skonstruowałem? Rozwalę ci ten radioatomowy mózg i będzie spokój. Rozwal. Nie mam instynktu samozachowawczego. No cóż. Jest stare chińskie powiedzenie, że ten, kto pierwszy poniecha argumentów słownych i zacznie wymachiwać pięściami, przyznaje się do intelektualnej porażki. Naturalnie. Jeżeli do udowodnienia swojej racji potrzebujesz eksperymentu, to znaczy, że jesteś kiepskim filozofem i logikiem. Co za idiota ze mnie. Wypij mnie. Oto jest odpowiedź. Zamknij się, Joe, idź do kąta i sensuj. Ale ja właśnie kogituję. No to sobie kogituj. Wreszcie przyszło na mnie olśnienie. Kiedy się obudziłem, myślałem o butelce z etykietką Wypij mnie. Alicja w Krainie Czarów po napiciu się zmieniła wymiary, prawda? Metabolizm? Zastanawiam się. Witalizm. Życie jest podstawową rzeczywistością, a wszystko inne to jej różne przejawy. Hej, Joe! Co takiego? Patrz,
Nalewam do szklanki alkohol. No i... Wypiło go małe, brunatne zwierzątko. A czy przypadkiem to małe, brunatne zwierzątko to nie jest dziadek? Owszem. Ale dlaczego tak małe? Myślałem, że będzie stworzeniem wielkości królika. Jedyne kryterium oceny stanowi porównanie do większości danego gatunku. To jest właściwy miernik. W porównaniu z przeciętnym wzrostem ludzkim dziadek jest mały. Małe, brunatne zwierzątko. Dziadek, tak. I on jest po prostu przestawiony na wyższe obroty. Przyspieszona przemiana materii. Adrenalina. Teraz już wiem, czego szukać. Troszkę pomieszam, trochę dosypię. Trochę dosypię. O. No i już. No już. Wypij, dziadku, dobra whisky. Dość do diabła. Dość, nie widzisz, jak mnie trzęsie. Wracam do Maine. A teraz daj mi jeść, szybko. Joe, duży, krwisty stek. Nigdy nie widziałem tylu ślamazar naraz. Ależ jestem głodny. Następnym razem dobrze się zastanowię, zanim ci pozwolę wbić sobie igłę. Ile miesięcy byłem w tym stanie? 2 dni. To był specyfik przyspieszający przemianę materii. Po prostu żyłeś szybciej, nic więcej. Nic więcej. Ba, ja w ogóle nie mogłem jeść. Jedzenie było dla mnie za twarde. Jedyne, co mi wchodziło, to alkohol. No. Nie mogłem gryźć. Nawet sztucznymi zębami. Taki stek byłby wykluczony. Zaraz. Chwileczkę. Przeciwieństwem przyspieszenia jest zwolnienie. Dziadku, gdzie jest Jonas Harding? Tam, w kącie, to monstrum. Vita Plasma, tak, to było to. O, obudowałem go, żeby nikt go nie poznał, kiedy będzie nieruchomy. Dobry kamuflaż, tylko dość kosztowny. No i co teraz zrobisz? Zostaw go tak, taki paskudny, z takimi... uszami. Zaraz dam mu zastrzyk. O. Dobrze. Już nabiera kształtu. Zwykłe, sztuczne komórki białkowe. No, już głowa jest. Jest głowa pana Jonasa Hardinga. A właściwie dlaczego to zrobiłeś? Ograniczony czas. Harding dał mi godzinę na rozwiązanie jego problemu, a czas jest względny, zwłaszcza gdy ktoś ma spowolnioną przemianę materii i nie zdaje sobie sprawy z upływu godzin. A dobrze, że mu zostawiłem oczy na wierzchu, żeby mi przypominały, że pod tym wszystkim jest facet. No, a już się zaczyna ruszać, widzisz, do? Nie przeszkadzaj mi, jestem zajęty kogitowaniem. Pan mi coś wstrzyknął, tak? Wypadek. A co do pańskiego problemu? Rozwiązał go pan? No, dał mi pan na to godzinę. Tak, oczywiście. O, mój zegarek stoi. No więc... A jak pan sądzi, ile czasu upłynęło od pańskiego przyjścia do mojego laboratorium? 30 minut? 2 miesiące. Obaj macie rację. A ja mogę powiedzieć 2 dni i też będę miał rację. No i co z tym zwierzątkiem, o które mi chodziło? Ma pan jeszcze 30 minut. Nie jest mi to potrzebne. Mam już dla pana gotową odpowiedź. Ale nie zupełnie taką, jakiej się pan po mnie spodziewa. Wal pan. Klienci nadnerczy z ograniczoną odpowiedzialnością chcą polować. A ponieważ zależy im na dreszczyku, potrzebują zwierząt niebezpiecznych. Problem jednak polega nie na zwierzynie, lecz na myśliwym. Co?
co takiego? Tygrysy, krwiożercze, ludojady, lwy, jaguary, bawoły afrykańskie. Najbardziej złe, drapieżne zwierzęta, jakie są osiągalne. Chwileczkę. Może pan mnie źle zrozumiał. Tygrysy nie są naszymi klientami. My nie dostarczamy zwierzętom klientów. Tylko odwrotnie. Muszę jeszcze dokonać kilku prób, ale główna zasada jest właściwa. Przyspieszacz. Utajony przyspieszacz przemiany materii. Z silnie skoncentrowaną adrenaliną jako katalizatorem. Wynurza się tygrys. Rzuca się z obnażonymi kłami w stronę klienta, niemal pazurami. Dotyka już jego pleców i wówczas... O, nie. To koniec firmy. Taka śmierć. I wówczas... Nadnercza klienta wstrzykują do krwi dawkę silnie skoncentrowanej adrenaliny, która działa jak katalizator. Utajony czynnik przyspieszający uaktywnił się. O to chodzi. Klient nabiera niesłychanej wprost szybkości. Robi unik przed tygrysem i rozprawia się z nim, zanim mikstura przyspieszająca przestanie działać. A kiedy przestanie, on wraca do normalnego stanu. Ale to wszystko dzieje się już w waszej firmie, gdzie może dostać następny zastrzyk i ustrzelić za duże pieniądze następnego tygrysa. Prosta sprawa. No nie no, wspaniałe. No. Proszę bardzo, to dla pana. 10 000 kredytów. Reszta, jak pan opracuje sprawę katalizatora. Zgoda. To drobiazg, byle chemik da sobie z tym radę. No i widzi pan, 50 000 zarobił pan w godzinę. Jak pan chce, proszę pana. Napiłbym się. To idź i kup sobie. Hej, Joe, skończyłeś już kogitować? Tak. Ty z tą twoją filozofią. Okazało się, że jednak obejdę się bez twojej pomocy. Zjeżdżaj. Jesteś bardzo niewdzięczny. Chyba nie wyobrażasz sobie, że wszystkie te problemy rozwiązałeś swoim słabym muszczkiem ukrytym w tej nieprzezroczystej czaszce. A po co ja kogitowałem? To jest właśnie logika trzeciego stopnia. O czym ty mówisz? Logika trzeciego stopnia? Kogitowanie jest właśnie tym trzecim stopniem. To jest zaraz demonstrowanie natury rzeczy przez powodowanie, że dzieją się same z siebie. Eksperyment? Nie, kogitacja. Sprowadzam wszystkie rzeczy z płaszczyzny materialnej w dziedzinę czystej myśli i dopiero wtedy wyciągam logiczne wnioski. Ale przecież coś się działo. Doszedłem sam do tego, co się stało z dziadkiem i Hardingiem i opracowałem miksturę przyspieszającą. Tak ci się wydaje, bo ja po prostu kogitowałem. A jak to już zrobiłem, to różne rzeczy mogły się wydarzyć. No ale przecież ty uważasz, że jesteś pierwszą przyczyną, nie? No, to jest woluntaryzm, nie. Co ty sobie wyobrażasz? Że co ty jesteś, co? Deus ex machina? A cóż by innego? Czymże jest logika trzeciego stopnia?